W jakich przypadkach Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kupuje ziemię? Najczęściej KOWR decyduje się nabyć działkę, korzystając z prawa pierwokupu, ale w niektórych przypadkach do nabycia można KOWR nawet zmusić. Zmiana rządu nie przyniosła zmian w zakresie forsowania standardów rodem z ustrojów totalitarnych. Krytykowany przez wszystkich zakaz fotografowania ma wejść w życie. Media donoszą o przełomowym wyroku dla firm wynajmujących mieszkania. Niestety to nie rewolucja, a nawet gdyby nią była, to bez zmiany ustawy trudno liczyć na logikę w postępowaniu urzędników odpowiedzialnych za podatki od nieruchomości. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Derdzikowski. Dziś jest wtorek, 13 lutego 2024 roku, a ja zapraszam Was na wiadomości dla nieruchomości. Czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa kupuje ziemię? Odpowiedź na to pytanie może być interesująca dla dwóch zupełnie różnych grup uczestników rynku nieruchomości. Pierwsza z nich to inwestorzy, którzy chcą tanio kupić ziemię rolną, aby po podziale sprzedać ją drożej. Druga, póki co mniej liczna grupa, to osoby, które mają ziemię i nikt nie chce jej od nich odkupić, więc szukają ratunku w KOWR. Tam, gdzie są chętni, tam i KOWR może być zainteresowany pierwokupem. Tam, gdzie chętnych nie ma, tam i KOWR nie będzie zainteresowany nabyciem. Jeśli chcesz kupić ziemię rolną, to prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Dotyczy to działek o powierzchni mniejszej niż 1 hektar, ale o powierzchni użytków rolnych większej niż 3000 m2. Podczas zakupu takiej działki notariusz sporządzi umowę warunkową, a następnie wyśle ją do KOWR. Ten ma 30 dni na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z pierwokupu. W tym terminie strony umowy muszą cierpliwie czekać na decyzję urzędników. Do tej pory osoby zajmujące się obrotem ziemią uważały, że ujawnienie w treści umowy ceny przewyższającej średnie ceny ziemi rolnej skutecznie zniechęca KOWR do skorzystania z prawa pierwokupu. To było prawdą, ale niestety już nią nie jest. Od października 2023 roku KOWR jest zwolniony z opłat sądowych w sprawach dotyczących stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Sprawą taką może być na przykład wniosek do sądu o ustalenie ceny niższej niż ta, którą ustaliły pomiędzy sobą strony umowy. KOWR w niektórych przypadkach korzysta z tego uprawnienia, ale nie jest to zdarzenie codzienne, więc trudno stawiać wnioski o przyczynach, jakie miałyby kierować poczynaniami KOWR. Poza Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa może jeszcze wystąpić pierwokup na rzecz dzierżawcy gospodarstwa rolnego, jak i pierwokup udziałów w gospodarstwie rolnym na rzecz osoby je prowadzącej. Te dwa pierwokupy reguluje kodeks cywilny, ale ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego też się do nich odwołuje. Warto pamiętać, że ziemia rolna może podlegać też innym pierwokupom, szczególnie gdy przedmiotem transakcji nie jest sama ziemia, a na przykład kilka różnych działek. W przypadku gruntów leśnych lub przeznaczonych pod zalesienie pierwokup będzie przysługiwał Lasom Państwowym. Dla działek nabytych od jednostek samorządu terytorialnego i zbywanych bez ich zabudowy pierwokup przysługuje podmiotowi, od którego działkę nabyliśmy. Dla działek ze zbiornikami wodnymi również może wystąpić pierwokup. Nawet jeśli wykluczymy wszystkie pierwokupy ustawowe, to nadal trzeba pamiętać o tym, że może istnieć umowne prawo pierwokupu. Na szczęście o tym ostatnim zbywca najczęściej wie. Mało osób zdaje sobie sprawę, że w niektórych przypadkach Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może zostać zmuszony do nabycia nieruchomości rolnej. Przypadek ten dotyczy tylko gruntów o powierzchni większej niż 1 hektar, a więc takich, dla których KOWR musi wydać zgodę, aby mogły one być sprzedane w ręce osoby nieuprawnionej. W uproszczeniu można powiedzieć w ręce nierolnika. KOWR wydaje takie zgody dość chętnie. Gdyby okazało się, że urzędnicy nie chcą nam pozwolić zbyć ziemi, czyli otrzymamy od nich negatywną decyzję w sprawie wyrażenia zgody, to mamy cały miesiąc na wystąpienie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, aby to on ziemię od nas odkupił. Rozwiązanie to ma dwie wady, ale obie w niektórych przypadkach nie będą problemem. Po pierwsze, KOWR musi nie wyrazić zgody na naszą transakcję. Będzie tak chociażby wtedy, gdy osoba, której mielibyśmy działkę sprzedać, oświadczy, że zamierza nabywany grunt wykorzystywać w sposób dalece odbiegający od rolniczego. Drugi problem to cena. Na tą nie mamy znaczącego wpływu.
to krajowy ośrodek wyceni grunt, który ma nabyć. Wycena ta będzie się opierać o ceny innych gruntów rolnych w okolicy, więc uzyskana kwota nie będzie znaczna. Czasem i to może być dobrym rozwiązaniem. Jeśli grunt nie przynosi nam dochodów, a mimo to i tak musimy ponosić w podatkach od nieruchomości koszty jego utrzymania. Jeśli planujesz sprzedaż nieruchomości, to zapewne na Twojej liście zadań jest zrobienie kilku zdjęć, a może nawet nakręcenie filmu wideo. Dobrym pomysłem może być szybsza realizacja sesji, gdyż już wkrótce do jej wykonania może być potrzebne specjalne zezwolenie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której w kadrze miałby znaleźć się jeden z około 25 tysięcy obiektów, które już niedługo mogą być objęte zakazem fotografowania. Nowy minister obrony narodowej przygotował właśnie projekt rozporządzenia w sprawie znaku zakazu, jakim obiekty te miałyby być oznaczane. Po jego opublikowaniu martwy do tej pory artykuł 616a ustawy o obronie ojczyzny zacznie w końcu obowiązywać, utrudniając nam wszystkim życie. Ustawowy zakaz fotografowania nie obowiązuje, jeśli obiekt nie jest oznaczony specjalną tabliczką. Skoro minister nie opublikował wzoru tej tabliczki, to o zakazie fotografowania nie mogło być mowy. Poprzedni minister po fali krytyki dotyczącej powrotu do komunistycznej rzeczywistości w zakresie prawa do fotografowania i nagrywania nie wydał stosownego rozporządzenia. Jego następca zdecydował się niestety wydać to rozporządzenie, tym samym zdecydowanie utrudniając wielu podmiotom realizację filmów i zdjęć, a czasem nawet stawiając pod znakiem zapytania możliwość dalszego zarobkowania w wybranej profesji. W efekcie, jeśli w Twoim obiektywie nawet przypadkiem znajdzie się jakiś obiekt objęty zakazem fotografowania, to możesz stracić sprzęt, musieć zapłacić grzywnę lub pożegnać się na kilka chwil z wolnością. To bardzo radykalne i typowe dla krajów totalitarnych rozwiązania. To zupełnie inne podejście niż chociażby na Wyspach Brytyjskich, gdzie w przestrzeni publicznej można nagrywać wszystko i wszystkich bez ograniczeń. Praktyczne problemy z wprowadzenia w życie ministerialnego rozporządzenia to na pewno konieczność ustalenia, czy w okolicy nieruchomości, jakiej sesję chcemy wykonać, nie ma obiektów objętych zakazem. Jeśli takowe są i mają się one znaleźć w naszym kadrze, to koniecznie musimy uzyskać zgodę na fotografowanie lub filmowanie. Zgodę musi wydać podmiot odpowiedzialny za ochronę obiektu, który ma być fotografowany. Podmiot ten ma 14 dni na wydanie decyzji. Co oczywiste, nie musi to być zgoda. Nawet w przypadku zgody termin na wykonanie materiałów może być wyznaczony w sposób, który będzie kolidował z warunkami pogodowymi lub z możliwościami zlecającego. Jeśli poza zgodą na fotografowanie będzie konieczna również zgoda na lot dronem, to musimy dodatkowo skoordynować terminy tych dwóch zgód. Czy istnieje jakiś sposób na obejście zakazu fotografowania? Legalnych sposobów póki co na horyzoncie nie widać. Można udawać szpiega i robić zdjęcia z ukrycia, ale ryzyko utraty sprzętu to spora kara. Można też zatrudnić szpiega i kupić materiały od niego. Niestety większość szpiegów póki co nie oferuje komercyjnie swoich usług dla osób sprzedających nieruchomości. Szkoda, właśnie rośnie im nowy rynek. Money.pl czy Gazeta Wyborcza donoszą o przełomowym wyroku dla wynajmujących mieszkania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że tylko te budynki, które faktycznie są zajęte do prowadzenia działalności, podlegają najwyższej stawce opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Miałoby to oznaczać, że o stawce podatku nie przesądza sam fakt, że właścicielem nieruchomości jest firma. Niestety to zbyt wcześnie by świętować. Wyrok ten jest w sprzeczności z innym wyrokiem wydanym w podobnej sprawie, na podstawie którego samorządy zaczęły żądać wyższych podatków od nieruchomości. Co więcej, nawet jeśli sądy stałyby na jednym stanowisku, to nadal skarbówka może mieć inne zdanie. U nas ten wyrok się nie przyjął. I co nam zrobisz? Niestety nic nie zrobisz. W Polsce nie ma prawa precedensu. Oznacza to, że każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie. Raz w USA twierdzi, że można płacić niższy podatek, a raz stwierdza, że trzeba posłużyć się wyższą stawką. Nawet jeśli uda nam się zrozumieć logikę, jaką posługiwał się sąd w swojej decyzji i przenieść ją na naszą sytuację, to urzędnik może mieć inne zdanie. W efekcie, póki nie mamy wyroku dotyczącego naszej sprawy, możemy tylko przypuszczać, że nikt nie zechce nam stawki podatku od nieruchomości zmienić. Czy to oznacza, że nie da się tego problemu skutecznie rozwiązać?
Da się, ale to by wymagało woli po stronie ustawodawcy. Przepisy można skonstruować w bardziej jednoznaczny sposób, aby nie stanowiły one pola do dowolnej interpretacji. Niestety ustawodawca pozostawia tutaj duże pole do działania dla urzędów, a te nie zawsze chcą stać po naszej stronie. Szczególnie, gdy mowa o obciążeniu nas dodatkową daniną, z której urząd potem wypłaca wynagrodzenia. Konflikt interesów jest aż nadto wyraźny. Budownictwo mieszkaniowe jest kołem zamachowym każdej gospodarki. Bez niego stracą producenci stolarki okiennej czy firanek. Taką teorię wygłosił reprezentujący PSL minister rozwoju technologii Krzysztof Hetman. Właśnie to ma być jednym z powodów dla wdrożenia kolejnego programu mieszkaniowego, który pozwoli kilkudziesięciu tysiącom osób kupić mieszkania, by podnieść ich ceny dla kilkuset tysięcy kolejnych, przy okazji zapewniając korzystną marżę deweloperom. Takie działanie trudno nazwać fundamentem gospodarki. To działanie w kierunku jej destabilizacji. Fundamentem gospodarki jest działanie wolnorynkowe, a rynek, w którym ktoś dostaje za darmo pieniądze od rządu, dalekie jest od wolności i równości. Minister Hetman był uczestnikiem programu Gość Poranka w TVP Info. Niestety to kolejne jego publiczne wystąpienie, które trudno zaliczyć do udanych. Wycofanie się z przedwyborczych deklaracji nie jest miłą wiadomością dla głosujących, ale to nie koniec ich zmartwień. Poważniejszym problemem, nieco schowanym pod magią głowy wypowiadającej się z telewizora, jest zdezaktualizowana wiedza polityków o rynku czy o ekonomii. Minister zdaje się wierzyć, że każda wydana złotówka napędza gospodarkę. Podobne teorie głoszono około 200 lat temu w odpowiedzi na pojawiające się nurty myśli socjalistycznej. Od długiego czasu wiemy już, że nie jest to prawdą. O ile niska inflacja jest wyznacznikiem rozwijającej się gospodarki, tak wzrosty cen, z jakimi mieliśmy do czynienia na rynku nieruchomości, są zjawiskiem patologicznym i niepożądanym. Rząd z udziałem pana ministra właśnie szykuje nam powtórkę. Tym razem na pewno się uda. Eurostat opublikował dane o rynku nieruchomości za trzeci kwartał 2023 roku. Polska zajęła drugie miejsce w niechlubnym rankingu państw z najwyższym wzrostem cen nieruchomości. Daliśmy się wyprzedzić tylko Chorwatom. Skala wzrostu cen, jak i wpływ na nie rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2% został zauważony przez brytyjską prasę. Ta opisała nasze wątpliwe sukcesy, o czym informuje na swoim koncie w serwisie X Dawid Parzyk. Zestawiając dane rok do roku, w trzecim kwartale 2023 roku ceny polskich nieruchomości wzrosły o 9,3%. Lider zestawienia, czyli Chorwacja, odnotowała wynik na poziomie 10,9%. Nasz awans na drugie miejsce był zdaniem dziennikarzy możliwy dzięki programowi Bezpieczny Kredyt 2%. To właśnie on miał spowodować, że kwartalny wzrost cen wyniósł u nas 4,5%. To najwyższy wzrost spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Dane Eurostatu wskazują, że dopłaty do kredytów nie są dobre. Podobne wnioski wyciągają zagraniczni dziennikarze. Większość rodzimych ekspertów też mówi jednym głosem, że stymulowanie popytu nie jest potrzebne. Co na to rząd? Rząd ma już plany na kolejny mieszkaniowy program, który od poprzedniego różnić się będzie głównie nazwą, a nie podstawowymi założeniami. Gdyby tylko był ktoś, kto im podpowie, że to nie jest dobry pomysł. Kościół nie ma szczęścia do nieruchomości. Dopiero co CPK fundowało remont ołtarza w Wiskitkach zamiast budować lotnisko. Watykański sekretarz zdefraudował znaczne środki na zakup kamienicy, czy też lasy państwowe kupiły od kościoła bez istotnych powodów dziesięciokrotnie za drogą działkę, więc wiadomość o wykorzystywaniu przez kościół przepisów do uniemożliwienia egzekucji nie byłyby dla wielu osób zaskoczeniem. To prawda, kościół jest zamieszany w taką aferę, ale tym razem to nie ten kościół. Chodzi o kościół naturalny. Kościół naturalny jest jednym z nowo zarejestrowanych związków wyznaniowych. Skoro działa legalnie, to przysługują mu takie same prawa jak kościołowi katolickiemu. Nadużywanie tych praw ujawnia prawdziwą skalę kościelnych przywilejów, jak i obnaża kuriozalne niekiedy przepisy. Okazuje się, że wykorzystywanie nieruchomości na cele kultu religijnego może skutecznie wyłączyć ją spod egzekucji. Zdaniem komorników, jak i wierzycieli, może to być próba wykorzystania przepisów prawa do uniemożliwienia skutecznej egzekucji. Nawet jeśli jest to prawdą, to warto zastanowić się nad celem wprowadzenia tych przepisów. Sytuacja, w której wiernych można licytować, ale kościoła już nie, jest daleko od równości względem prawa. 27 lutego odbędzie się szkolenie zatytułowane o kształtowaniu ustroju rolnego. Prelegentem będzie prawnik z doświadczeniem w notariacie Mateusz Kaczmarek.
Tematyka to obrót nieruchomościami rolnymi po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Bilety dostępne są przez stronę www.szkolenia-nieruchomości.pl. 1 marca na warszawskiej Białołęce w Bierhale w Galerii Północnej odbędzie się kolejne nieformalne spotkanie fanów i uczestników rynku nieruchomości pod nazwą ReFriday. Wstęp wolny. Na wszystkie wydarzenia serdecznie zapraszam w imieniu swoim, jak i ich organizatorów. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości dla Nieruchomości. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.